Cześć! Dziś jest jeden z bardziej nieprzyjemnych zimowych dni. Nie ma śniegu, za to jest zimno, wietrznie i szaro. Dlatego też wybraliśmy jeden z najmniej oczekiwanych kierunków na zimowy spacer, czyli Zamojski Zalew. Naszą wycieczkę zaczynamy na dużym, nowym parkingu przy zalewie. Tutaj również nasza wycieczka się skończy, więc spokojnie możecie zostawić tutaj swój samochód. Latem w klapeczkach bez problemu tą drogą dotrzecie na plażę, ale my dziś ruszamy w zupełnie inną stronę i pokażemy Wam inne miejsce. Jeszcze niedawno to miejsce było zarośnięte i bagniste, tak jak fragment, który znajduje się za mną. Były tutaj głównie krzaczory, przez które nie dało się przejść. Teraz są tutaj fajne, oświetlone, a przede wszystkim bezpieczne, bo zabezpieczone tymi barierkami alejki, po których można miło spacerować. Po chwili docieramy do wody, ale na razie nie wybieramy się na plażę. Chcemy pokazać Wam, co znajduje się dookoła zalewu. Są tutaj wygodne ławeczki, ale w taką pogodę raczej długo na nich nie posiedzicie. Natomiast latem będzie to bardzo dobre miejsce na krótki odpoczynek. Również latem, ale szczególnie wiosną, możecie obserwować tutaj ciekawe rośliny i siedzące na nich często owady. Jeżeli się na nich nie znacie, nic straconego. Ta tablica pozwoli Wam je rozpoznać. Spotkacie także na tych podmokłych terenach ciekawe ptaki. Różne rodzaje kaczek, łabędzie, a nawet czaple. Ta zielona tablica, którą widzicie za mną, jest tutaj od zawsze. A przynajmniej od kiedy ja pamiętam. Teraz cały las jest zalany, ale kiedyś tak nie było i można było tędy bez problemu spacerować. Idąc wzdłuż zalewu dotrzecie do platformy widokowej, na której znajdują się ławki. Jest to także dobre miejsce do oglądania podmokłego lasu, roślin i ptaków. Przy odrobinie szczęścia spotkacie tutaj również inne zwierzęta. Jaszczurki, węże albo większe ssaki, na przykład bobra. Spotkać tu możecie różne płazy, ale przede wszystkim dla niektórych najważniejsze ryby. Mówimy oczywiście o wędkarzach, których możecie spotkać w tutejszych szuwarach, albo na takich podestach. Osoby, które chcą przyjść tutaj z wędką, muszą pamiętać o bardzo ważnej zasadzie. Jest to łowisko no kill, co oznacza, że ryby można łowić, ale nie wolno ich ani zabijać, ani zabierać do domu. Zalew nie jest ogromnych rozmiarów, więc szybko docieramy do jego końca, na którym znajduje się zanaszona altanka, której możecie urządzić na przykład piknik. Z końca zalewu jest też ładny widok na Stare Miasto, a w szczególności na niedawno odnowiony kościół ojców Franciszkanów. Jednak my nie zatrzymujemy się tutaj, idziemy dalej. Na końcu zalewu znajduje się drugi, trochę mniejszy parking, a także dwie drogi. Jedna nieutwardzona, bardziej dzika, ale nie mniej ciekawa, prowadzi dookoła zalewu. Natomiast my wyruszymy drugą, drogą utwardzoną. Droga ta odchodzi od zalewu, ale prowadzi w ciekawe, historyczne i mniej znane miejsce. To wzgórze znajdujące się za mną nazywane Zamczyskiem, na którym kiedyś znajdowała się XVII-wieczna rezydencja obronna rodziny Zamojskich, nazywana Via Castello albo Zamkiem Krasny Brzeg. Miejsce to było świetnie położone strategicznie, na wzgórzu otoczonym podmokłymi łąkami, a jego centralną część stanowił dwumetrowy kopiec, w którym archeolodzy odkryli relikty architektoniczne. Patrząc na obecny stan tego miejsca, trudno jest sobie wyobrazić, że był tutaj najokazalszy dwór w całej okolicy. Jednak od czego jest wyobraźnia? Dwór musiał robić ogromne wrażenie na odwiedzających go gościach, którzy już na wstępie przybywali na piękny, wyjątkowo dostojny dziedziniec. W zamku były sypialnie, jadalnie, krużganki. Ciekawostką był również dach, który był wyjątkowo wydłużony ze względu na to, że znajdowały się pod spodem komnaty górne i dolne. Mówi się, że kompleks ten stworzył Tomasz Zamojski dla swojego syna Jana, nazywanego później sobie panem, a mógł on tutaj pobierać najlepszą możliwą edukację. Miał blisko do miasta, a poza tym otaczała go przyroda i różne zwierzęta.
Na dworze również hodowano różne zwierzęta, być może nawet egzotyczne. Natomiast z pewnością rosły tutaj egzotyczne rośliny w pięknym, wyjątkowym ogrodzie. Dwór nazywany zamkiem za stawem chroniły umocnienia, mury obronne i fosa. Jednak nie pomogło to w 1648 roku, kiedy rezydencja została spalona przez wojska Chmielnickiego. Dzisiaj odbywają się tutaj rekonstrukcje historyczne, których ślady widać. A samo miejsce jest bardzo przyjemną łączką, na przykład na piknik. Wracamy na ścieżkę, aby pokazać Wam jej koniec. Ścieżka kończy się przy trasie, którą możecie dojechać do Krasnobrodu. I to od Was zależy, czy wyruszycie dalej na Roztocze, czy wrócicie do Zamościa. My wracamy w kierunku Zalewu i pokażemy Wam zimową plażę. I jesteśmy o zachodzie słońca na zamojskiej plaży zimą. Jednak jakie atrakcje tutaj na Was czekają latem, opowiemy Wam latem. Plaża i Zalew cały czas się rozwijają, więc na pewno będzie tutaj bardzo ciekawie. Ale zimą również warto tutaj przyjść. Pospacerować, pooddychać świeżym powietrzem i odwiedzić pobliską rotundę. A jeśli już bardzo zmarzniecie, warto wybrać się na Rynek Wielki, gdzie czekają na Was zamojskie restauracje, w których możecie napić się czegoś ciepłego. Co i my zaraz uczynimy. Jedziemy na gorącą czekoladę. Do zobaczenia w kolejnym niezwykłym miejscu.